Cześć kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie czerwcowe dla zodiakalnej wagi. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie indywidualne, tylko dla siebie, bez limitu pytań, takie już rozszerzone, to oczywiście zapraszam. Natomiast to czytanie oczywiście będzie miało charakter ogólny. Zobaczymy sobie najpierw taką też energię zwierzchnią, że tak powiem, dla wagi na czerwiec 2020 roku. Waga, czerwiec 2020 roku. Waga, czerwiec 2020 roku. Więzień myśli. Nad czym tak wagi dumają? Co tak wagi rozkminiają tutaj? Jesteście aniołami. Jesteście tym aniołem, który w każdej chwili mógłby poderwać się do lotu. Ktoś tutaj siedzi w ciemnych pomieszczeniach. Może za dużo było tych ciemnych pomieszczeń. Może trochę przewietrzenia się by się przydało. Pójścia na zieloną łąkę, do lasu, gdziekolwiek, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy, bo zobaczcie, tutaj mamy sabotowanie samego siebie, świadomość niedostatku. Przed chwileczką robiłam czytanie dla zodiakalnych panien, one tam miały taką kartę jak głodne duchy i tam też była ta świadomość niedostatku. Tutaj również coś takiego się pojawia, może w takim okrojonym zakresie, bo ja bym tu powiedziała, że niektórzy z Was mogą po prostu stać przed jakimś ważnym osiągnięciem, dokonaniem, ale właśnie nie do końca mają wiarę w siebie. Czyli być może w czerwcu przyjdzie dla Was jakaś okazja na samorealizację, ale czy Wy to przyjmiecie, czy Wy to odrzucicie, no możecie tutaj nie czuć się wystarczająco na siłach, aby coś przeprowadzić. Zobaczymy, co jeszcze inne karty nam dopowiedzą, czego te sytuacje mogłyby dotyczyć, gdzie właśnie jesteście tymi więźniami własnych myśli i dlaczego tak się katujecie tutaj takimi negatywnymi myślami. Z czego to wynika? Czy jakichś na przykład porażek przeszłych i nie chcecie próbować ponownie? Co my tutaj mamy? Trójka denarów. No właśnie. Pojawiają się nowe szanse, słuchajcie, dla Was. Prawdopodobnie szanse na zarobienie pieniędzy. Może niektórzy z Was mają możliwość uzyskania nowej pracy, mają możliwość podjęcia studiów, uczenia się czegoś. I teraz pojawia się taki dysonans. Nie, to nie dla mnie. Zobaczcie, mamy asa mieczy, czyli to jest takie gruntowne przemyślenie. Nie wiem, czy to widać, bo słoneczko tutaj bardzo mocno świeci. Ale postaram się, zobaczcie, rozgryzanie tego lizaka na części pierwsze, na najmniejsze składowe, po prostu rozłupywanie do sedna, do gdzieś tam chcemy się dokopać po prostu do wnętrza tego lizaka, szukanie takiej dziury w całym, istoty jakiegoś problemu, gdzieś tam po prostu wynajdywanie sobie argumentów przeciwko. Za dużą rolę gra tutaj umysł, to przede wszystkim. Nie potraficie jakby wykorzystać albo docenić profitów płynących z tej propozycji, czy z tego zamierzenia. Może to być nowy projekt, niekoniecznie jakaś całkiem nowa praca, czy nowa branża, ale nowy projekt, może zostaniecie oddelegowani do czegoś przez na przykład swojego zwierzchnika, być może na przykład będziecie mieli szansę na to, żeby się dokształcać, będzie ktoś Was chciał wysłać na jakiś kurs. Dla niektórych to może być w ogóle możliwość bycia czynnym zawodowo po takim okresie wyłączenia i ktoś może właśnie tutaj przez to, że przez jakiś czas no, tego nie robił, nie wykonywał, może czuć się z tym źle, może czuć się nieprzygotowany, taki powiedziałabym wywołany do tablicy, kiedy no, nie przyswoił do końca lekcji, nie przejrzał notatek i czuje się po prostu nieprzygotowany do tego, wobec czego jakby już z góry rezygnuje z odpowiedzi, bo tutaj głowa podpowiada, no weź nie ośmieszaj się, przecież co ty powiesz, przecież tutaj w ogóle nic nie umiesz, jesteś kompletnie nieprzygotowany, no i właśnie w ten sposób sobie sabotujemy. To może być dla Was naprawdę dobra szansa na to,
żeby albo po prostu zacząć pracować, uczyć się, otworzyć się na nowe możliwości, albo na przykład zarabiać więcej. Więc zasadniczo to jest taka prawdopodobnie propozycja, którą powinniście przyjąć z entuzjazmem. Nie wiem, dlaczego tutaj dużo takich właśnie negatywnych myśli. Jest też niechęć jakby na otwarcie się na nowe, bo to ewidentnie wskazuje, że nie chcemy nic nowego, nie chcemy się uczyć, nie chcemy nic nowego przyjmować. Mnie jest dobrze tak jak jest, siedzę sobie w tej kopułce, czyli mam jakieś tam opanowane swoje umiejętności i więcej nie potrzebuję. Mnie wystarczy tyle, ile jest. Taka postawa zachowawcza, zamykanie się właśnie na jakieś nowe możliwości. No głównie pokazuje mi się to raczej na sprawy zawodowe, takie związane właśnie stricte z pieniędzmi, bo niekoniecznie to musi być konkretnie praca, to mogą być w ogóle jakieś tam pieniądze, możliwość zarobienia czegoś gdzieś, czy otrzymania, czy jakichś nowych ścieżek takich edukacyjnych, które nas mają rozwijać, no ale w jakiś sposób sobie to blokujecie. Jeżeli byśmy czytali na uczucia, to tutaj możecie na przykład kogoś poznać, spotkać, ktoś mógłby Was gdzieś zaprosić, wyjść z jakąś konkretną propozycją, może nie od razu tam jakieś szaleńcze romanse, uczucia, wyznawanie i tak dalej, no bo w Trójce Denarów to raczej to jest takie zaproszenie ku jakiejś nowej znajomości, taki pierwszy krok, natomiast no Wy tutaj jakby jesteście totalnie zamknięci, zablokowani. Jeżeli by chodziło o miłość, to czakra serca jest tutaj u Was totalnie skostniała, zamknięta, to jest jakieś życie przeszłością, albo tęsknicie za kimś, kto był i nie otwieracie się kompletnie na inne opcje, albo macie w głowie to, że ktoś Was kiedyś zranił, no i siłą rzeczy też nie otwieracie się na nowe opcje. Więc za dużo jest właśnie tego gryzienia lizaka, za dużo jest rozkminiania tak zwanego, za dużo siedzenia w głowie, zastanawiania się. No i słuchajcie, ta szansa z Trójki Denarów może Wam w czerwcu przelecieć koło nosa, jeżeli takie będzie Wasze podejście. Tu trzeba po prostu zmienić swój sposób myślenia. Nie każdy człowiek jest taki sam, nie każda praca jest taka sama. To, że spotkały nas na przykład przykre życiowe sytuacje, to nie znaczy, że tak się będzie działo za każdym razem. Potrzeba Wam większej wiary w siebie, we własne możliwości, bo skoro ktoś do Was wychodzi z propozycją, ktoś Wam daje taką możliwość rozwijania się, czy ktoś jest Wami zainteresowany w sensie romantycznym, to znaczy, że jesteście tego warci i ta druga osoba to widzi, to docenia, Wy tego nie widzicie. I to jest taki problem właśnie, który leży w Was, nie w otoczeniu, nie w tej drugiej osobie. Zobaczcie, odwaga, daj się ponieść przygodzie, bądź odważny i podejmij ryzyko, bo tu jest duże wycofanie. Jeszcze siedzicie tacy po prostu odwróceni tyłem do tego światła, do tego słoneczka, do tej zieleni, która aż tam się wlewa do pomieszczenia. Ktoś się bardzo boi. Każdy może się bać czegoś innego. Ale jeżeli się nie przełamiemy, nie spróbujemy, to no nigdy tutaj nie wykorzystamy żadnej szansy. Czerwiec będzie takim, powiedziałabym, miesiącem na przełamanie, czyli zostanie Wam rzucona szansa, zostanie Wam rzucone jakieś być może wyzwanie, takie, które ma Was poderwać wreszcie do tego, żeby wykazać się aktem odwagi, żeby jeszcze raz spróbować w życiu, żeby jeszcze raz po prostu się zerwać do lotu, no bo jesteście tymi aniołami. Jesteście aniołami, które po prostu powinny latać, a siedzą w ciemnym pomieszczeniu. Więc zastanówcie się nad tym, czy Wy naprawdę chcecie w tym ciemnym pomieszczeniu siedzieć i czy dla Was to jest dobre, komfortowe, czy Wam z tym jest dobrze, bo głowę daje, że nie. Ale tutaj oczywiście zawsze jest to kwestia indywidualnego wyboru. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkie zodiakalne wagi. Do zobaczenia, pa, pa.